Dzień dobry, klasa siódma. Proszę Was o przeczytanie następnych rozdziałów, czyli trzeciego i czwartego z działu piątego, ale tak na dobry początek chciałbym wskazać na najważniejsze elementy, na to, co powinniście zwrócić uwagę, żeby to nasze nauczanie zdalne odniosło jakiś skutek. Dobrze, więc w rozdziale trzecim, czyli od strony 170, dowiadujemy się o przebiegu I wojny światowej na ziemiach polskich. I tak, to mamy oczywiście bardzo mało czasu na omówienie dużego materiału, gdyż to jest materiał nie na jedną lekcję, tylko na serię, kilkanaście nawet lekcji, ale tak samo jak z frontem zachodnim. Musieliśmy w ciągu 45 minut wrzucić wszystko do jednego wora, więc będziemy niestety myśleć pewnymi uproszczeniami. O ile front zachodni to jest front statyczny, okopowy. Wojna po prostu staje w miejscu i dotyka być może w bardzo poważny sposób, ale tylko niewielki pas ziemi, na którym jakby dzieją się te najważniejsze działania zbrojne. W przypadku frontu wschodniego, zwłaszcza na początku, nie jest to wojna pozycyjna, ale wojna manewrowa, gdzie dużo więcej wojska po prostu się ruszają, dużo ważniejsza jest na przykład kawaleria, ogólnie niezmechanizowane, mobilne oddziały. I chodzi głównie o to, że państwa centralne traktują front wschodni jako konieczne zło. Najchętniej chcieliby jakiś tam w miarę dobry pokój z Rosją podpisać, zostawić to, a skupić się na Francji, a potem się zobaczy. Dlatego też na samym początku wojny, jeszcze w 14, po prostu zostawili na wschodzie tylko tyle wojska, żeby jakoś tam się obronić i rzucili wszystkie siły na zdobycie Paryża. Jak się okazało, nie udało im się zdobyć Paryża, ale też w 14 roku pod Tannenbergiem odnieśli nieco zaskakujące zwycięstwo nad dużo liczniejszą armią rosyjską i to, a później jeszcze w 15 roku Austro-Węgry odniosły w bitwie pod Gorlicami także nieoczekiwany sukces, gdyż generalnie armia austro-węgierska jest uważana za bardzo słabą i mało zdyscyplinowaną, ale jakoś udało im się ustabilizować ten front do końca roku 1915. I można powiedzieć, że przez zdecydowaną większość, praktycznie do końca wojny, niemal wszystkie ziemie polskie tej Rzeczpospolitej przedrozbiorowej znajdują się pod kontrolą państw centralnych, albo Cesarstwa Niemieckiego, albo Austriackiego. Dlatego też wszelkie próby jakby postawienia na którąś ze stron są bardzo zależne od sytuacji ogólnej, od sytuacji na froncie, od sytuacji, jak to ładnie powiemy, geopolitycznej. Więc jest stara opcja niemiecka reprezentowana przez Piłsudskiego i większość jego towarzyszy z PPS-u, to znaczy konsekwentne stawianie może nie tyle na państwa centralne jako na całość, ale na Austrię jako tego najmniej groźnego zaborcę spośród trzech. Dlatego są próby sformowania wojska przy cesarzu austriackim, te trzy sławne brygady kadrowe legionów Piłsudskiego, które działają właśnie od roku 1914 do 17, ale nie udaje się Piłsudskiemu osiągnąć tego największego celu, czyli takiego masowego antyrosyjskiego powstania na terenie Polski w 14 roku, a później już ten pomysł się staje nieaktualny, gdyż Niemcy i Austriacy sami zdobywają te tereny. Więc plan polityczny Piłsudskiego tutaj się zawala, ponieważ później im lepiej się wiedzie państwo centralne na froncie, tym mniej te wojska polskie są komukolwiek do czegokolwiek potrzebne. Więc te legiony, brygady legionów istnieją, walczą u boku państw centralnych przez te 3 lata. No to nie jest komfortowa sytuacja, ponieważ nikt tak naprawdę nie wie, o co walczą, ale z drugiej strony pamiętajcie, że jeżeli by te wojska nie zostały utworzone, to zapewne ci żołnierze i tak byliby zwerbowani albo przez Austrię, albo przez Niemcy, albo z drugiej strony przez Rosję do państw, po prostu do armii poszczególnych mocarstw. Więc w pewien sposób to było ratowanie tych konkretnych żołnierzy przed losem bycia
na siłę wcielonym i zresztą bardzo dużo, no ponad milion Polaków walczyło w armii austriackiej, niezależnie od legionów i tak samo podobne liczby były w pozostałych tutaj zaborach, pozostałych państwach zaborczych. Więc mamy do czynienia z no, pewnym takim planem geopolitycznym Piłsudskiego, no, który się kończy porażką, przynajmniej na razie. Z drugiej strony mamy rok 1917, tak zwany kryzys przysięgowy, czyli po tym jak siły legionowe odnoszą kilka niezbyt wielkich sukcesów w 15 i 16 roku, widać, że Piłsudski próbuje szukać jakiejś opcji zmiany strony i po prostu odłączenia się od państw centralnych, to natychmiast jakby władze austriackie i niemieckie przeczuwają, chcą zmusić żołnierzy Legionów Piłsudskiego do złożenia osobistej przysięgi wierności cesarzowi, nie tylko austriackiemu, ale także niemieckiemu, znaczy II Rzeszy Niemieckiej. A kiedy znaczna część legionistów odmawia złożenia tejże przysięgi, pierwsza i druga, i trzecia brygada zostały rozwiązane. Druga brygada, gdzie większość żołnierzy złożyła tę przysięgę, na razie jeszcze jakby zostaje utrzymana, ale to akurat jest spory błąd ze strony państw centralnych, gdyż w 18 roku pod dowództwem Józefa Hallera, tak tego, który będzie jeszcze ważny później, druga brygada po prostu przechodzi na stronę rosyjską, a potem większość się zwija na zachód i razem z Hallerem tworzą błękitną armię, ale o tym sobie powiemy później. Więc mamy do czynienia z Piłsudskim, którego plany dotychczasowe absolutnie spalają na panewce, a on zostaje aresztowany przez Niemców i trzymany w więzieniu praktycznie do końca wojny. Teraz mamy opcję, no właśnie, Entanty, czy ogólnie prozachodnią, ale przez to też prorosyjską. I już w 14 roku na terenach jakby pod kontrolą Rosji tworzy się Narodowy Komitet Polski z siedzibą w Warszawie i tworzy Legion Puławskiego, to akurat nie od Kazimierza Puławskiego, tylko po prostu od Puław, bo tam się sformował. I z początku on normalnie walczy przy armii rosyjskiej, z czasem jakby znaczenie tych oddziałów absolutnie spada, ponieważ no pierwsze, no nie jest to bardzo zmotywowany oddział, ponieważ boi się strzelać jakby do swoich, do na przykład towarzyszy, którzy innych Polaków, którzy trafili do Legionów Piłsudskiego, ale także, co jest istotniejsze, w 15 roku Rosja traci prawie wszystkie ziemie polskie na rzecz państw centralnych i przez to nie ma skąd werbować Polaków chętnych do uczestnictwa w Legionie. No, Legion Puławskiego jeszcze jakoś tam działa później, chyba do końca wojny. Za to od roku 17 z wielu powodów. Na to ma na przykład wpływ włączenie się Ameryki do wojny i zgoda jakby władz amerykańskich na udział ochotników polskiego pochodzenia w Polonii Amerykańskiej właśnie w oddziałach polskich ochotniczych, także ze zmianą też polityki Anglii i Francji, ale od 17 roku nowy Komitet Narodowy Polski na Zachodzie z inicjatywy Romana Dmowskiego jakby organizuje nowe zaplecze polityczne, ale też, też militarne i zaczona jest tworzona tak zwana Błękitna Armia, która wyruszy w bój dopiero pod sam koniec wojny i zostaje ona powierzona pod dowództwo Józefowi Hallerowi, czyli generałowi, który najpierw dowodził drugą brygadą Legionów, później przeszedł z nią na stronę Rosji, a później przybył do Francji, żeby przejąć dowództwo nad Błękitną Armią. Ale co jest istotne, o ile Błękitna Armia podczas samych działań wojennych nie odegra wielkiej roli, to ona jest bardzo dobrze wyszkolona i wyposażona. Po wojnie wraca do Polski, staje się takim twardym jądrem armii polskiej, elitą. Spowoduje też triumf podczas wojny polsko-bolszewickiej i pozwoli zatrzymać sowiecką nawałę i wtedy jakby jest najbardziej, to są właśnie momenty jej chwały. A poza tym, no mimo wszystko, dzięki działaniu Błękitnej Armii pod koniec wojny okaże się, że Polska jest uważana nie jako państwo sprzymierzone z państwami centralnymi,
ale jako sojuszniczka państw zachodnich. I to też bardzo będzie wpływało na przebieg konferencji w Paryżu, czyli zakończonej tak zwanym traktatem wersalskim, ale o tym sobie powiemy na następnych lekcjach. I zdajmy sobie sprawę, że w marcu 18 roku zostaje podpisany tak zwany traktat brzeski, który oznacza wyłączenie wojny, wyłączenie Rosji z wojny, ponieważ Rosja, już wtedy wybucha rewolucja, Rosja jest zajęta własnymi sprawami i nagle okazuje się, że co prawda całe to terytorium Europy Środkowej jest teoretycznie pod kontrolą Niemców i Austriaków, ale państwa centralne nie mają absolutnie sił, żeby kontrolować tego terytorium. Znaczy nie są w stanie wymusić swojej władzy i to spowoduje, że będzie się dużo tutaj działo i że Polska, ale także inne państwa Europy Środkowej będą mogły odzyskać niepodległość niedługo później. Teraz przechodzimy do tematu czwartego, czyli rewolucję w Rosji. Dlatego liczba mnoga, ponieważ co najmniej musimy wyróżnić dwie rewolucje, czyli lutową oraz październikową, które są specyficzne, ponieważ tak, rewolucja lutowa wybuchła w marcu, a rewolucja październikowa w listopadzie. To jest związane z tak zwanym kalendarzem juliańskim i przesunięciem dat naszego kalendarza, czyli tak zwanego gregoriańskiego, wobec właśnie wschodniego, czyli juliańskiego, i generalnie oni wtedy wszystko robili nieco później, ale z datą wcześniejszą. Dzisiaj to trochę jest uregulowane i dzisiaj przesunięcie to jest chyba równo 14 dni. Wtedy to było, już nie pamiętam ile, ale też około 2 tygodni, dlatego wszystko to się jeszcze zalicza do jakby poprzedniego miesiąca. Rewolucja lutowa to jest wystąpienie wszystkich niezadowolonych z władzy carskiej. I to z jednej strony są ludzie, którzy nie lubią dotychczasowego systemu ze względu na, no nie wiem, niepopularność cara Mikołaja II, ogólnie niepopularność rodziny carskiej, także związane to jest z ekscesami tak zwanego Rasputina, czyli tajemniczego mnicha demagoga, który miał opętać w ogóle, znaczy stał się głównym doradcą rodziny carskiej, ale był znienawidziony wśród ludności rosyjskiej. Także ogólne problemy, ogólny kryzys w Rosji, który jest jakby skutkiem, no pierwsze, wielkich porażek na froncie, utraty znacznej części terytoriów, o czym już mówiliśmy, fali głodu, to wywołuje oczywiście strajki, niezadowolenie, wzrost poparcia dla organizacji lewicowych, ale nie tylko bolszewików, czyli nie tylko tych hardkorowych komunistów, ale także tych nieco bardziej umiarkowanych. I oni wszyscy na wiosnę 17 roku, po tym jak Duma oficjalnie sprzeciwiła się carowi, no jakby występują przeciwko władzy, zostaje ogłoszony rząd tymczasowy pod wodzą premiera Aleksandra Kierańskiego, który się składa z kilku partii. Dzisiaj najbardziej kojarzymy bolszewików. Bolszewicy to dosłownie znaczy ci, którzy mają większość, bo bolszoj to jest duży czy większy i tak dalej, ale tak naprawdę była tylko jedna z kilku partii, wcale nie była największa, dopiero w wyniku różnych zakusów w dalszej części 17 roku i w roku 18 bolszewicy zaczynają przejmować władzę nad wszystkimi siłami rewolucyjnymi i ostatecznie 7 listopada 17 roku dokonują takiego wewnętrznego zamachu stanu, do którego sygnałem jest bunt na okręcie Aurora, zacumowanym w Zatoce Fińskiej, oraz szturm na Pałac Zimowy w Piotrogrodzie. I zresztą, jeżeli kojarzycie te takie bardzo znane sceny z różnych filmów sowieckich, to ci ludzie, którzy biegną do płotu, to są właśnie szturmujący Pałac Zimowy, tam gdzie przebywała rodzina carska. Ale warto to wszystko umieścić w pewnym kontekście. To znaczy, nie jest to już teoria spiskowa, możemy o tym mówić zupełnie normalnie. Lenin został wypuszczony z więzienia przez Niemców i przetransportowany do Rosji właśnie z tą nadzieją, że Rosję czymś zajmie, że w Rosji wybuchnie jakaś rewolucja, która by pozwoli odciążyć państwa centralne właśnie od trudu słania sił na front wschodni. Ten plan z punktu widzenia państw centralnych się udał, gdyż w marcu 18 roku został podpisany traktat
Brzeskim. I to właściwie odciążyło jeden front państw centralnych. Dzięki temu mogli przystąpić do ofensywy na zachodzie, o której troszeczkę wspominaliśmy. Ale Lenin jakby przybywa do Rosji, przejmuje władzę nad bolszewikami, radykalizuje ogólnie środowiska rewolucyjne, wzmaga dalsze strajki, teraz już przeciwko rządowi kreńskiego. No i właśnie w nocy z 6 na 7 listopada inspiruje szturm na Pałac Zimowy, no jakby drugą falę rewolucji. Przejęcie władzy przez czynniki skrajne. I później następuje okres chaosu, który kończy się, znaczy podczas jego zostaje podpisany przez nowy rząd Lenina układ, traktat pokojowy z państwami centralnymi, czyli od marca 17 roku działania wojenne na froncie wschodnim są powoli wygaszane. A przy okazji dotychczasowa armia rosyjska, która jest powoli demobilizowana, wszyscy ci ludzie, a przynajmniej znaczna ich część jest jakby zagospodarowana przez komunistów, Lew Trocki zaczyna tworzyć nowe ugrupowanie zbrojne, które później zwiemy w skrócie pod nazwą Armia Czerwona, a tymczasem oddziały wierne carowi, które chcą powrotu starego systemu, zaczynają też się gromadzić w własny blok, który tak w dużym uproszczeniu nazywamy Białą Gwardią albo po prostu Białymi, ale tak naprawdę do końca wojny te ugrupowania nie były w stanie stworzyć jednego frontu. O ile bolszewicy wzięli wszystkich zwolenników rewolucji za mordę, też brutalnie mordując konkurentów, ekipa Lenina przejmuje tutaj pełnię władzy, tak w przypadku Białych jest to obóz bardzo zróżnicowany, który nie ma wspólnych celów politycznych, ponieważ wśród Białych byli dowódcy, którzy uważali, że ich celem jest przywrócenie dokładnie takiego stanu, jaki był na wiosnę roku 1914. Inni byli bardziej przewidujący i na przykład mieli w swojej wizji propozycje chociażby dla Polski, to znaczy utworzenie niezależnego państwa polskiego, niezależnego od Rosji, które miało być po prostu sojusznikiem pomagającym w walce z bolszewikami. No ale zarówno ci twardogłowi, jak i bardziej liberalni zwolennicy obozu białych zostali pojedynczo przez Armię Czerwoną pokonani. I mimo tego, że w pewnym momencie nawet Zachód próbował pomóc rządowi, znaczy oporowi wobec rządu rewolucyjnego, w okolicy właśnie Murmańska i Archangielska wylądowały nawet oddziały brytyjskie oraz amerykańskie. To chyba jedyna sytuacja, w których oficjalnie na polu bitwy spotkała się Armia Czerwona z armią amerykańską. Mimo tej zdawkowej pomocy pojedynczo kolejne ognisko oporu białych zostały wygaszone tak mniej więcej do 1921-22 roku. W tym samym czasie bolszewicy próbowali też roznieść rewolucję na całą Europę, ale o wojnie polsko-bolszewickiej będziemy mówić na oddzielnej lekcji. Ale dopiero w 1922 roku, po pierwsze po fiasku tej wyprawy na zachód, a po drugie po spacyfikowaniu praktycznie wszystkich ognisk oporu białych, zostaje oficjalnie ogłoszony ZSRR, czyli Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, którą najważniejszą republiką oczywiście była sama Rosja, ale inne ziemie podbite wcześniej przed Imperium Rosyjskim, rosyjskie zostały jakby awansowane do roli republik związkowych, co jednak nie zmieniło faktu, że nadal są pod władzą rządu centralnego, tym razem nie carskiego, ale rewolucyjnego. No i na arenę dziejową wkracza tutaj Feliks Dzierżyński, twórca Czeki, czyli Komisji do Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem, który zapisze się czerwonymi zgłoskami w historii, nawet bardzo krwawej historii Związku Sowieckiego, ale o nim też powiemy sobie później. I to właściwie są wszystkie najważniejsze elementy z tych lekcji, które powinniście powtórzyć. Dziękuję za uwagę. Jeżeli macie jakieś pytania albo wątpliwości dotyczące tych dwóch lekcji, proszę umieśćcie je w komentarzach, albo piszcie maila, albo zapiszcie się na nasze konsultacje, które będę przeprowadzał na Skype'ie w poniedziałki od 15 do 16.